Siemanko, z tej strony Lambas. Dawno bardzo nie było odcinka, bo no kurde, takie sprawy bardziej osobiste. No, mój ojciec 2 tygodnie w szpitalu, więc jakoś tak nie było za bardzo czasu. No i też chęci, nie ma co oszukiwać, żeby coś nagrywać. No nie będzie jakiś tam długi filmik, tylko tak chciałem powiedzieć, że żyję i że tam jeszcze coś będę wrzucał, co nieco, tylko no taka jakby to powiedzieć, osobista sytuacja wynikła i no nie miałem jak za bardzo. To chyba no kurde, potraficie zrozumieć, no ale w sumie aż tak dużo was mnie nie ogląda, ale dla tych, którzy tam coś oglądają, to pomyślałem, że kurde, omijak. To pomyślałem, że warto, nie wiem, no jakoś poinformować czy coś, nie? No i co? Tu w tej właśnie, w tym moim zapisie gry chyba się nic nie zmieniło, może trochę więcej mam skultywowanego tego pola. Nie pamiętam już całkowicie, na czym ja tutaj skończyłem poprzedni odcinek. Nawet nie sprawdzałem przed nagrywaniem, więc tak jakoś jestem wybity trochę z tego rytmu tego nagrywania, co tam ostatnio było. No też ostatnio jak nagrywałem tak częściej te filmy, to miałem trochę wolnego i miałem, jak to się mówi, urlop. Także no to też było odczuwalne w tej częstotliwości tych wrzucanych filmów właśnie. Co jeszcze? No trochę grafikę sobie tutaj zwiększyłem, ale już na maksa tak komputer siada i w ogóle, bo ten komputer już ma 10 lat. Dziwne, że jeszcze kurde chodzi, nie? No. Także, już mi się chyba przypomniało, bo tutaj miało być coś, jakieś pytanie było, co tu zasiać na tym polu, tak? Coś takiego, już nie pamiętam. Ale chyba coś takiego było, no. A co jeszcze się zmieniło? No jeszcze kupiłem jedno pole, jak widać już mam mało hajsu, bo te pole kosztowało 210 czy 215 tysięcy tych eurosów. A to było to najmniejsze pole chyba w sumie, które mogłem kupić z burakami i tam się z tymi burakami też trochę męczyłem. Kurde, no może przeniesiemy się tu, niech pracownik sobie tam robi. Gdzie to było? No. Dobra, to jeszcze trochę tutaj z wami zostanę. Przejdziemy się. Ja wiem, może zbiornik zbierzemy. Chwilę tam jeszcze pogadamy. No i będę musiał zmykać. Tak jak mówiłem, no mam dużo więcej roboty w domu, bo ojciec chory w szpitalu, więc wszystko to, co ojciec robił na gospodarstwie, to teraz ja muszę robić też po pracy, jak wrócę, więc tego czasu jest naprawdę, no, w sumie to prawie nie mam tego czasu w ogóle na nic innego. Tak to jest na wsi, że jak jakieś tam gospodarstwo i te zwierzęta są, to jest zawsze co robić, nie? No nawet jakby tam, nie wiem, było niewiele tych zwierząt, to zawsze coś tam się ten znajdzie do roboty, a u mnie tak, no nie jest ich nie jest dużo, bo trzymam tylko świnie, ale no trochę tam jest przy tym roboty.
Kurde, tu mi się, widzę, kończy już ropa w ciągniku. No, ale jeszcze na ten odcinek mi się wydaje, że wystarczy. Nie będę już tutaj od tego odpinać i jeździć. To zrobię sobie, jak tam będę miał kiedyś czas, żeby pograć. No nie wiem, no te odcinki czy będą, kurde, nie, od razu tak powiem, że nie będą tak jak były, że tak często, póki tam ojciec nie wróci. No bo no, bez kitu, kurde, mam dużo więcej tych, wszystko w sumie muszę robić, nie, więc wracam z roboty, nawet nie wchodzę do domu, nie robię sobie nawet kawy, tylko od razu idę do obory i tam, no wiecie, no, czy to tam pościeli, czy to wywieźć, no, obornik, czy to ten, nakarmić. Też, no, nie tylko świnie, bo jeszcze tam inne zwierzęta takie nietypowo hodowlane, ale no też trzeba im dać jeść, prawda? No, na przykład prosty przykład. Pies, czy tam psy, u mnie trzy są. Kury, co to jeszcze? Tam jest parę gołębi też jest, się znajdzie, więc no jest, co będę wam tu dużo ten mówił, no. Ci, którzy tam na wsi mieszkają, to wiedzą, że trochę tam się czasu schodzi z takimi rzeczami. A poza opieką nad zwierzętami, no to też wiadomo, jakieś tam naprawy. Ostatnio właśnie stara taka, już nie wiem ile tam ma, maciurka rozdupczyła koryto i trzeba było naprawić, no ale ono się nie nadawało do naprawy i trzeba było trzeba było robić nowe. No zawsze tam się znajdzie, kurde, robota. Więc tym nagrywaniem to tak właśnie dlatego, jak mówiłem tutaj, no przystopowałem, czy tam, no ale coś tam będę chciał nagrywać. Chciałem nie tylko z farminga, no ale nawet na farminga nie mam czasu, więc no widzicie, różnie to, kurde, bywa, no jak życie prawdziwe, nie? To już nie te czasy, kurde, co się miało tam te 18 czy 20 lat. Niestety. No, ale jakoś tam się żyje pomalutku. Nie wiem, do jakiego tutaj kurde. Jeszcze trochę chory jestem na dodatek. Nie wiem, do jakiego tutaj etapu chciałbym dojść. No, na tej farmie tutaj nagrywając i na wizji w ogóle. Bo na pewno tą mapę sobie zostawię. Tego save'a też i tam grać sobie będę, ale nie wiem, na ile to was będzie ciekawić, czy kurde jakiś tam dalszy mój progres, czy tam coś w tym stylu wam pokazywać, czy jakąś nową mapę chcecie. Nie wiem, no mi to wsia ryba, ale na pewno tego save'a nie skasuję. Dobrze mi się tu gra. Paru rzeczy, no, na pewno brakuje, jak to bywało, no. No, w sumie na każdej prawie mapie coś tam zawsze się znajdzie, że czegoś brakuje.
Chociaż no... Może się zdarzą, kurde, ale... Teraz to ja nie wiem, nie bardzo. Prędzej to dawniej, no... W 11 czy w 13, no to jakieś tam mapy... Takie... Naprawdę... No wypas się... Się trafiały... Teraz to jakoś tak... Nie bardzo już... Albo ci, którzy robili te mapy, to już w ogóle rozstali się z tym tematem i nie robią, a ci nowi tak sobie robią. No ale kiedyś było inaczej, kiedyś było jakoś tak, no nie wiem, no inaczej, no po prostu, no fajniej. Znaczy nie mówię, że jest aż tak strasznie chujowo, ale jest inaczej, nie? Na tych burakach to ja już tu jedną przyczepę, jak dobrze pamiętam, sprzedałem, to kokosów nie zrobi, ale będę miał wolne pole na zboża, nie wiem, na przykład rzepak albo soję, bo tam chcę, gdzie soja była, walnąć albo jęczmień, albo pszenicę. Jeszcze mam drugie takie duże pole. Co tam było? A, jęczmień był. I nie wiem, czy walić kukurydzę, bo kukurydza mi się kończy, a kukurydza jest no tym podstawowym, jak to się nazywa, karma, czy paszą, no. Częścią, kurde, diety, kurwa, no tych świń. I tak się zastanawiam, nie, ale też, kurde, takim małym siewnikiem, jak ja bym miał napierdzielać takie pole, no to... Sorry. Zeszłoby mi się, kurwa, z 2 tygodnie, realne. Trochę dużo, no. I tak sobie myślę też, czy by tego właśnie pola tutaj po tych burakach nie opierdzielić kukurydzą. Trochę tej kukurydzy będzie. I ten, nie będę już sprzedawał tej kukurydzy, tylko po prostu magazynował jako główną paszę dla świń i ten. I mi się wydaje, że to by było dobre ten rozwiązanie i by... No nie wiem ile z takiego kawałka bym zebrał, ale mi się wydaje, żeby wystarczyło na jakiś tam czas. No, tym bardziej jeszcze tam jakiś zapas mam. Więc... No nie, no kurde, tego dużego pola nie będę się bawił, kurde, z tym siewnikiem, kurde. Do... kukurydzy, bo masakra by była. Tak jak mówiłem, 2 tygodnie, kurde, murowane bym tu siedział. No dobra, no. Nie będę przedłużał tam... Kiedy kolejny filmik, to... Też nie wiem. Czy to, czy z farminga, czy z czegoś innego, no. Jak będzie, to będzie, no. Chciałem tylko jakoś tam informację dać, że żyję i że coś tam będę wrzucał, tylko że taka sytuacja wynikła i tyle, no. Dobra, ja tu jeszcze sobie chwilę pogram, póki mam czas, a tymczasem ja z wami się żegnam, no i do następnego, trzymajcie się, cześć.